Szanowni Państwo, witam już oficjalnie wszystkich, którzy jeszcze dołączyli do naszego grona. Drodzy Państwo, na dzisiejszym spotkaniu będziemy mieli bardzo ciekawy temat. Jego ważność jest niekwestionowana, natomiast zainteresowanie ogółu z roku na rok rośnie. Prawdę mówiąc, kiedy 3-4 lata temu na ten temat robiłem pewne wykłady, był to temat zupełnie nowy. W tej chwili, proszę Państwa, jest na czasie, a jeżeli chodzi o bieżące wydarzenia, to co mamy właśnie w tej chwili w Polsce, to można powiedzieć, że temat jest zdecydowanie bardzo istotny i bardzo aktualny. Proszę Państwa, powiększę teraz pole ekranowe. Szanowni Państwo, bardzo dużo rozważań na temat genetyki człowieka, na temat jego odporności, na temat potencjalnych chorób oraz możliwości ich zwalczania, niestety przez długie lata nie brały albo w niewielkim stopniu uwzględniały parę faktów, które znane były mikrobiologom, immunologom, ale jakoś tak nie przekładały się na praktykę. Proszę Państwa, czego właściwie nie poruszaliśmy, czego nie omawialiśmy, patrząc na nasz potencjał, patrząc na podatność na choroby? Otóż, proszę Państwa, cały czas przyzwyczailiśmy się spoglądać na swój organizm jako pewien byt jednostkowy. Drodzy Państwo, powinniśmy zmienić zupełnie podejście do swojej osoby, do swojego organizmu. Będzie to miało ogromne przełożenie dla Państwa potem, jeżeli chodzi o stosowaną terapię. Otóż, proszę Państwa, zacznijmy patrzeć na nasze organizmy jako organizmy złożone. Jesteśmy, proszę Państwa, ekosystemem. Dlaczego taki kładę na to nacisk? Otóż, proszę Państwa, jesteśmy zasiedleni przez ogromne ilości organizmów. Proszę Państwa, tych komórek obcych w naszym organizmie jest 10 razy więcej niż naszych. Tylko dlatego mamy wrażenie, że jesteśmy takim, można powiedzieć, gospodarzem tego ciała, że jest to spowodowane tym, że te komórki są zwykle sporo mniejsze od naszych. Oczywiście część to nawet nie są komórki, bo w naszym organizmie znajduje się na przykład ogromna ilość też wirusów. Wirusy komórek jako takich nie tworzą, więc umówmy się, że są to mikroorganizmy. Proszę Państwa, jest to milcząca większość, ale stanowi całkiem niebagatelną część naszej masy. Nawet jeżeli popatrzymy na naszą masę, to nawet do 3 kg będą to komórki obce. To jest taki jest udział właśnie w masie naszego ciała. I proszę Państwa, rozmnażają się razy szybciej niż my. Tego nie można absolutnie pominąć. Proszę Państwa, jeszcze dalej idące skutki pociąga to, jeżeli chodzi o nasz mikrobiom w kontekście genetyki. Otóż kilkanaście lat temu wiązano ogromne nadzieje z rozkodowaniem genomu człowieka jako źródło informacji o potencjalnych chorobach oraz o metodach ich rozwiązania. W tej chwili, proszę Państwa, już wiemy, że samo zdekodowanie genomu człowieka nic nie dało, dlatego że na jeden ludzki gen przypada 360 genów obcych w naszym organizmie. I proszę Państwa, wzrosła też nasza wiedza na temat tak zwanej epigenetyki, czyli wpływu pozajądrowego materiału genetycznego na funkcjonowanie naszego organizmu, naszej fizjologii, na ekspresję genów. Proszę Państwa, bez poznania wpływu tych wszystkich pozostałych materiałów genetycznych w naszym organizmie nie ma mowy o jakby jasnym rozstrzygnięciu. Proszę Państwa, ta grafika pokazuje, jak dalece to sięga. Jeden zaznaczony na ciemno gen i 360 genów obcych.
Proszę Państwa, mikrobiom człowieka, bo zwykło się mówić najpierw mikroflora i zwykle mówiło się o mikroflorze jelit. Nie jest to do końca poprawne, bo to, co nas zasiedla, to nie są tylko bakterie, więc nie jest to tylko mikroflora. Ponadto obszar jelitowy nie jest jedynym obszarem zasiedlonym przez mikroorganizmy. Otóż, proszę Państwa, właściwie mikroorganizmy występują wszędzie, tylko z różnym natężeniem ilościowym i gatunkowym. Oczywiście najbogatsza biocenoza to jest właśnie strefa jelitowa, ale proszę Państwa, jak widać tutaj na tej rycinie, w różnych obszarach naszego ciała możemy się spodziewać wielu gatunków mikroorganizmów. No i proszę Państwa, oczywiście całe nasze ciało jest pokryte mikrobłoną, mikrofilmem złożonym właśnie z tych mikroorganizmów. Podobnie wszystkie wnętrza naszego ciała, wszystkie błony organiczne są pokryte właśnie tym mikrofilmem. Proszę Państwa, ma to kolosalne znaczenie dla równowagi naszego organizmu, dla homeostazy. Jeżeli mówimy o zdrowiu, jeżeli mówimy o właściwej odporności, to właściwie powinniśmy mówić o homeostazie, czyli o zdolności naszego organizmu do zachowania wewnętrznej stabilności. Nasz organizm potrafi tą równowagę uzyskiwać samoczynnie, pod warunkiem, że oczywiście zapewnimy mu pewne minimum składników i pewne minima fizyczne, typu właśnie temperatura, dostęp do rozpuszczalników, czyli woda, minerałów i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, całą naszą fizjologią steruje układ nerwowy, w szczególności tutaj powinniśmy mówić o wegetatywnym układzie nerwowym, ale na niego nie mamy bezpośredniego wpływu, ale ten wpływ jest poprzez układ hormonalny, przez układ odpornościowy, przez wszystkie rzeczy związane z krwiotworzeniem i przepływami oraz, proszę Państwa, ostatnie, ale nie najmniej ważne, poprzez mikroflorę, mikrobiotę. No tutaj może już bym to zmienił, co po prostu mikrobiom. Proszę Państwa, mikrobiota zaczyna funkcjonować bardzo wcześnie. Pierwsze mikroorganizmy już oczywiście trafiają do naszego ciała w okresie płodowym, natomiast bardzo intensywna kolonizacja naszego ciała następuje właściwie już w momencie narodzin, szczególnie właśnie wtedy w śluzie, który znajduje się w kanale rodnym, znajdują się też mikroorganizmy, które momentalnie kolonizują nasze ciało, szczególnie powierzchnię skóry. I to jest bardzo, proszę Państwa, ważne, jeżeli dziecko rodzi się przez cesarskie cięcie, każdy świadomy tego lekarz powinien wziąć troszeczkę śluzu i rozprowadzić po skórze dziecka. Jest to bardzo ważne potem ze względu na rozwój między innymi układu odpornościowego. Proszę Państwa, ten mikrofilm, albo jak ktoś woli, mikrobłonka z żywych organizmów jest jednocześnie wspaniałą barierą i pewnym układem obronnym, który chroni nas nie tylko przed żywymi patogenami, ale też zmniejsza oddziaływanie różnego rodzaju toksyn. No i również, proszę Państwa, w ogóle mikroorganizmy w naszym organizmie zmniejszają automatycznie nie tylko działanie toksyn, ale również toksycznych leków, antybiotyków, antyseptyków, sterydów. Z drugiej strony, proszę Państwa, te mikroorganizmy jednocześnie same syntezują około 20 tysięcy różnego rodzaju metabolitów, które działają tak jak antybiotyki, natomiast, proszę Państwa, nie są dla nas w żaden sposób szkodliwe. Warto popatrzeć, proszę Państwa, jak daleko sięga wpływ mikrobioty na naszą fizjologię. Spróbujmy popatrzeć na to w różnych obszarach. Otóż mikrobiota, mikroorganizmy, szczególnie w przewodzie pokarmowym, zwiększają dostępność składników odżywczych. Otóż, proszę Państwa, nasz organizm nie potrafi niektórych składników trawić, niektórych składników przyswajać, ale w sytuacji, kiedy na przykład włókna polisacharydowe, jakieś włókna celulozowe zostaną nadtrawione przez bakterie, zamienione
w prostsze cukry lub też krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, wtedy nasz organizm, proszę Państwa, to przyswoi. Przy okazji te bakterie, żywiąc się właśnie takimi rozpuszczalnymi lub niekoniecznie rozpuszczalnymi włóknami błonnikowymi, te bakterie są w stanie wyprodukować bardzo wiele cennych dla nas składników, takich jak witaminy, a także różnego rodzaju peptydy, proteiny, aminokwasy. Proszę Państwa, obecność tych mikroorganizmów jednocześnie chroni nas przed błędami metabolicznymi, głównie przed ryzykiem otyłości, ale co jest charakterystyczne, proszę Państwa, prawidłowa mikrobiota gwarantuje, że będziemy trzymali się gdzieś w okolicach optimum, czyli nie tylko otyłość, ale też przesadna chudość nie wystąpi. Proszę Państwa, mikroorganizmy mają ogromny wpływ na rozwój naczyń jelit. To jest jakby oczywiste, jest to strefa ich najintensywniejszego występowania. I tutaj mamy cały szereg obszarów żywotnych, na które one mają wpływ w przemianach w ich rozwoju. Proszę Państwa, nasze cechy behawioralne, nasze zachowanie. Otóż stwierdzono, proszę Państwa, że przy zaburzonej mikroflorze, przy nieprawidłowym składzie albo przy jej w ogóle ilościowych niedoborach występują różnego rodzaju fobie, niepokoje, które nie poddają się leczeniu farmakologicznemu ani innym rodzajom terapii. Bardzo często występuje wrażliwość czy nawet nadwrażliwość na ból. Bardzo często pojawiają się bóle, których nie da się usunąć farmakologicznie, na przykład migreny, których ani terapia manualna, ani terapie psychologiczne nie potrafią usunąć. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, w zależności od źródeł podaje się, że około 60% funkcji układu odpornościowego zależy od prawidłowego funkcjonowania mikrobioty w strefie jelitowej. W tej chwili nauka skłania się bardziej nawet do wniosku, że aż 80% tych funkcji jest zależne od prawidłowej mikrobioty. Również procesy związane z regeneracją tkanek, z perystaltyką, co jest oczywiste. Również, proszę Państwa, kwestie szczelności bariery jelitowej są zależne od prawidłowej mikrobioty. Mikrobiota w strefie jelitowej ma też, proszę Państwa, ogromny wpływ na prawidłowe przemiany, na prawidłowy rozwój tkanki kostnej. Ponadto w tym obszarze, proszę Państwa, są dzięki wpływowi mikrobioty wytwarzane na przykład niektóre grupy limfocytów, są wytwarzane czynniki takie jak na przykład czynniki działające supresyjnie na nowotwory, czyli czynnik TNF na przykład. Również, proszę Państwa, od prawidłowego stanu mikrobioty zależy powstawanie i funkcjonowanie osteoklastów, czyli proszę Państwa, przy zaburzeniach osteoklasty doprowadzają do trawienia na przykład tkanki kostnej i do osteoporozy, ale jednocześnie osteoklasty są potrzebne, aby prawidłowo zachodziły procesy regeneracji kości po różnego rodzaju urazach i złamaniach. Jak widać, proszę Państwa, tych funkcji jest sporo i bynajmniej nie wymieniłem tutaj wszystkich. Gdybyśmy popatrzyli, proszę Państwa, na skład gatunkowy, na rodzaje szczepów w różnych częściach ciała, zauważymy, że też występuje tutaj specjalizacja. Inne szczepy znajdują się na przykład na powierzchni skóry, inne w strefie skóry owłosionej, a zupełnie inne szczepy znajdziemy, proszę Państwa, na przykład w pachwinach czy w okolicach narządów płciowych. Proszę Państwa, ta specjalizacja utworzyła się na przestrzeni naprawdę wielu, w przypadku człowieka, no, wielu dziesiąt czy set tysięcy lat, a w przypadku w ogóle zwierząt wielu set milionów lat ewolucji. I proszę Państwa, to co kiedyś było patogenami, to co kiedyś nas atakowało, w tej chwili stało się symbiotyczną, przyjazną nam rodziną mikroorganizmów, które w zamian już za tą
gościnę i korzystanie z naszego organizmu, jednocześnie pełnią bardzo istotną funkcję. Otóż pilnują, aby kolejni chętni, kolejni konkurenci nie zaatakowali nas. One tworzą pewien wewnątrz nas, pewien właśnie system, który moglibyśmy nazwać endoekologicznym, czyli wewnętrznym. Proszę Państwa, nie da się przecenić ważności tego ekologicznego, endoekologicznego systemu naszego organizmu. Z drugiej strony, proszę Państwa, jeżeli mówimy o systemie, jeżeli mówimy o ekologii, no to, proszę Państwa, konsekwencje dla nas, jeżeli chodzi o sposób życia, odżywiania, postępowania, podejście terapeutyczne, pewnych rzeczy zrobić nam, proszę Państwa, nie wolno, czy nie powinniśmy, mając świadomość konsekwencji, jakie będzie to miało dla naszego wewnętrznego systemu. Więc, proszę Państwa, pierwszą rzecz, która już za czasów Fleminga ujawniła swoją ciemną stronę, to były skutki użycia środków przeciwmikrobowych. I już, proszę Państwa, Fleming zwracał uwagę na to, że lekarz czy człowiek stosujący bez ograniczeń antybiotyki będzie w przyszłości odpowiedzialny za śmierć wielu osób, którym te antybiotyki już nie pomogą. Łączą się między innymi szczepy odporne. Z drugiej strony, proszę Państwa, te środki antymikrobowe niszczą tą naszą naturalną osłonę. Proszę Państwa, widać po współczesnej medycynie i po nawet po statystykach zachorowalności, po statystykach chorób, że o ile dajemy sobie radę z chorobami zakaźnymi, epidemicznymi, no tu ktoś mógłby powiedzieć, że mamy piękny przykład, że jednak niekoniecznie, bo obecna epidemia koronawirusa jakby temu przeczy, ale proszę Państwa, to też się wpasowuje w to, co chcę Państwu dzisiaj pokazać. Jakby problem, który wytworzył się w kontekście tego koronawirusa, ściśle wiąże się ze stopniową utratą naturalnej odporności przez ludzi. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o choroby przewlekłe, to współczesna medycyna radzi sobie z tym kiepsko, dlatego że współczesna medycyna ma zbyt dużo metod leczenia objawowych, a stosunkowo mało sięga do regulacji właśnie tych przyczyn, zwłaszcza do regulacji homeostazy. To jest, proszę Państwa, dla przeciętnego lekarza specjalisty koszmar. Również, proszę Państwa, ilość incydentów kardiologicznych czy onkologicznych, a także narastająca cały czas fala chorób autoimmunologicznych pokazuje, że naturalna odporność zbliża się bardzo do granicy możliwości naszego systemu. Proszę Państwa, w tej chwili z powodu szerokiego stosowania leków przeciwmikrobowych mamy do czynienia ze zubożeniem właśnie mikrobioty naszych organizmów na skalę globalną. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia dysbioza, czyli zaburzenie ilościowe i jakościowe tej mikroflory obejmuje już około 70%. Proszę Państwa, nawet spotkałem się z twierdzeniem, że w Polsce można mówić o tym zaburzeniu w skali 80% społeczeństwa. Proszę Państwa, dysbiozy, czyli te zaburzenia, one występują i w pierwszej kolejności, proszę Państwa, są skutkiem zastosowania jakiejś inwazyjnej terapii, czy to będą antybiotyki, czy to będą sterydy, mogą to być nawet niesterydowe leki przeciwzapalne i ten efekt występuje praktycznie już w trakcie stosowania tej terapii. Uwaga wraca, ale bardzo powoli, bardzo ciężko. Natomiast, proszę Państwa, dysbiozy wtórne są związane z tym, że żyjemy w pewnych warunkach, które nie są akurat dla naszej mikrobioty jakby najlepsze czy wskazane. Ale co ciekawe, proszę Państwa, niekoniecznie dotyczy to tylko odżywiania. Na przykład człowiek, który zaczyna żyć w stresie, doprowadza również swoją mikrobiotę do stanu ciężkiego. Ktoś mógłby powiedzieć, dlaczego? Otóż, proszę Państwa, dlatego,
że mikrobiota, szczególnie jelitowa, jest powiązana z naszym systemem nerwowym, bardzo potężnym, bardzo rozbudowanym węzłem nerwowym, splotem jelitowym. I to jest, proszę Państwa, powiązanie dwustronne. Także przewlekły stres, a także przewlekłe stany zapalne będą oddziaływały na tą mikrobiotę naszych jelit. No cóż, proszę Państwa, odżywianie, ekologia jest jakby oczywiste. O leczeniu inwazyjnymi preparatami chemicznymi już wspominaliśmy. Oczywiście czynniki destrukcyjne, takie jak radioterapia i chemioterapia, będą tutaj miały znaczenie, ale również, proszę Państwa, zabiegi chirurgiczne. Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, każdy zabieg chirurgiczny powoduje stany zapalne i powoduje w naszym organizmie spadek poziomu glutationu, który jest naszym naturalnym antyoksydantem. Zmienia się w tym momencie równowaga, oksydacja, redukcja i to ma też kolosalny wpływ na stan naszej mikrobioty. Proszę Państwa, dysbioza najczęściej ujawnia się w postaci różnego rodzaju zaburzeń trawienia, przy czym mogą być to zarówno zatwardzenia, jak i biegunki. Ponadto różnego rodzaju dyskomfort typu zaleganie gazów w naszych jelitach, bóle i oczywiście też pogorszone samopoczucie psychiczne. Natomiast, proszę Państwa, ta degradacja mikrobioty w naszym organizmie ma też wpływ na coraz częstsze występowanie pewnych, które postrzegamy albo jako coraz większą skłonność do alergii pokarmowych, czy też do nietolerancji. Cały, proszę Państwa, haczyk, który tutaj tkwi, polega na tym, że wiele osób, które rzeczywiście miały nietolerancje pokarmowe, nawet o tym nie wiedziały tak długo, dopóki miały prawidłową mikrobiotę. Dlatego, że prawidłowa mikrobiota potrafiła raz nadtrawić czy zmienić strukturę tych składników, czyli proszę Państwa, na przykład różnego rodzaju glutyny, no, żeby bez, na przykład znajdujące się w zbożach. My nie jesteśmy w stanie często ich przyswoić, ale bakterie potrafią zmienić strukturę tych protein w sposób dla nas akceptowalny. Wiele osób, które nie toleruje na przykład laktozy, nie wiedziało o tym, dlatego że laktoza była zużywana jako pokarm przez bakterie, zanim mogła zostać wchłonięta i wywołać reakcję naszego organizmu. Drugi obszar, w którym, proszę Państwa, zaczęły się problemy, wiąże się z tym, iż bariera jelitowa nie jest tak naprawdę jednolitą przegrodą. To powiedzmy dość późno, jeżeli chodzi o rozwój wiedzy o budowie organizmu czy o fizjologii, dość późno to odkryto, ale okazało się, proszę Państwa, że odpowiedzialnymi za uszczelnienie jelit, tych przestrzeni, tych przejść pomiędzy komórkami, że odpowiedzialnymi są właśnie mikroby. I w momencie, kiedy ta mikrobiota zaczyna się pogarszać, wtedy nasze jelita przepuszczają składniki pokarmowe, które mogą doprowadzać do reakcji odpornościowej i w konsekwencji różnych form autoagresji. Dlatego, proszę Państwa, podsumowując, mamy do czynienia z sytuacją, że 70% populacji ma problemy z dysbiozą, spowodowane przede wszystkim lekami, konserwantami oraz kiepską sytuacją ekologiczną. I teraz, proszę Państwa, absolutnie priorytetowym zadaniem jest odbudowanie tej mikroflory. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy rzecz bardzo istotna i bardzo aktualna. W obliczu tej pandemii, którą mamy i która prawdopodobnie najskuteczniejszą metodą, proszę Państwa, jest zadbanie o własną odporność, tak, żeby przy kontakcie nawet z patogenem, konkretnie z wirusem, wyjść z tego bez szwanku. I proszę Państwa, widać ze wszelkich doniesień klinicznych, że koronawirus jest groźny przede wszystkim dla osób, które mają osłabione funkcje odpornościowe. No i proszę Państwa, tutaj pamiętamy o tym, że te 80% funkcji immunologicznych jest związanych
z prawidłowym funkcjonowaniem strefy jelitowej. Proszę Państwa, zapomnieliśmy o tym, czy też jakoś mały nacisk tutaj czyniliśmy na to, że był to układ, czy w naszych jelitach, w naszym organizmie jest układ, gdzie pomiędzy patogenem, wirusami w tym wypadku, a nami znajdują się mikroorganizmy. I to one stanowią bardzo skuteczną linię obrony. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli zaniedbamy nasze mikroorganizmy, naszą mikrobiotę, to wyłączymy to bardzo istotne organizmy, ogniwo i zostajemy, proszę Państwa, tylko my i wirusy. I tutaj nasze szanse są znacznie wtedy mniejsze. Proszę Państwa, przy tworzeniu naszej odporności związanej z jelitami warto pamiętać o tym, że właśnie tam zarówno limfocyty T, jak i komórki, tak zwane komórki prezentujące antygeny, one są stymulowane przez rozwój właśnie tych mikroorganizmów, a to one zwalczają właśnie wirusy. Proszę Państwa, wszystkie mechanizmy naturalne naszego organizmu, jeżeli chodzi o działanie przeciwwirusowe, są związane albo z limfocytami, albo z takimi białkami, specyficznymi białkami typu interferonowego. I proszę Państwa, mało jest leków przeciwwirusowych. Obecna sytuacja pokazała, że bardzo niewielka gama i bardzo niewiele skutecznych tych leków jest, natomiast nasz organizm, proszę Państwa, tych możliwości ma znacznie więcej. Dlaczego? Proszę Państwa, tutaj są miliardy komórek tego mikrobiomu i one są w stanie wytworzyć całą gamę różnego rodzaju metabolitów, które mają działanie przeciwwirusowe, bo proszę Państwa, wirusy są wrogami nie tylko nas jako makroorganizmu, ale szereg wirusów niszczy również bakterie. Bakterie w wyniku ewolucji też nabywały, uczyły się pewnych metod ochrony przed wirusami. I proszę Państwa, tylko wzmocnienie układu odpornościowego poprzez jelita da nam większą szansę eliminowania właśnie tych wirusów. Proszę Państwa, możemy korzystać już w tej chwili z doświadczeń lekarzy chińskich, którzy pierwsi jakby stawili czoła. I proszę Państwa, wnioski zawarli już w publikacjach, które są dostępne w tej chwili. I ta strategia czterech anty i dwóch balans oznacza, proszę Państwa, że to cztery anty to są leki, przede wszystkim leki antywirusowe, leki przeciwwstrząsowe, trzeci element to jest leczenie niedotlenienia, czyli proszę Państwa te nasze osławione respiratory i powstrzymywanie infekcji wtórnej. Proszę Państwa, infekcja wtórna wbrew temu, co można by sądzić z doniesień prasowych, dotyczy przede wszystkim nadkażeń o charakterze bakteryjnym, a nie powtórnego zakażania wirusem, koronawirusem. Natomiast te dwa elementy balans to jest przede wszystkim, proszę Państwa, utrzymywanie równowagi mikroflory jelitowej i utrzymywanie tego balansu, tej równowagi związanej z elektrolitami, wodą i pH. Proszę Państwa, udowodnionym i przebadanym sposobem na to jest suplementacja preparatami probiotycznymi. Proszę Państwa, jeszcze zanim przejdziemy do drugiej części naszego spotkania, gdzie pokażę Państwu parę bardzo ciekawych preparatów, chciałbym jeszcze się na moment zatrzymać przy takiej grupie mikroorganizmów, którą zbiorczo określono jako firmikuty. To nie jest może bardzo precyzyjne określenie z punktu widzenia mikrobiologii czy też immunologii, ale są to głównie, proszę Państwa, bakterie, które są jakby warunkowo patogenne. Niekoniecznie można je traktować jako patogeny, ale korzystne dla nas raczej też nie są. Dlaczego o tym, proszę Państwa, mówię? Otóż badając ilość firmikutów w naszej mikroflorze, okazało się, proszę Państwa, że im więcej firmikutów, tym większa tendencja do pogorszenia naszego metabolizmu i
automatycznie, proszę Państwa, nie jesteśmy w stanie utrzymać prawidłowej linii i wagi. Mało tego, firmikuty sprzyjają też wystąpieniu zjawiska insulinooporności, a to pociąga, proszę Państwa, jeszcze potem parę innych i można jednocześnie z tym powiązać powiększenie zagrożenia grzybicami, kandydozą i różnego rodzaju zapaleniami bakteryjnymi. Proszę Państwa, firmikuty mają też jeszcze jedną bardzo specyficzną cechę. Otóż firmikuty do swojego rozwoju potrzebują dużych ilości prostych cukrów. I proszę Państwa, jeżeli w naszej diecie nie ma tych cukrów, firmikuty cierpią i proszę Państwa, potrafią sobie to załatwić. Otóż nasze wieczorne zachcenia na słodkie, jakieś takie napadowe głody w ciągu dnia, że musimy zjeść coś słodkiego, ciasteczko, czekoladkę, to tak naprawdę nie są nasze zachcenia. To potrzebują, proszę Państwa, firmikuty. I bardzo perfidnie wytworzyły sobie system oddziaływania na naszą podświadomość, a może nawet i po części świadomość, poprzez właśnie ten potężny splot jelitowy. I proszę Państwa, to nie my chcemy, to one po prostu chcą, więc oprzyjmy się temu. Proszę Państwa, to jest tak silne, że w kilku krajach, jak zapoznano się z wynikami badania właśnie mikrobiomu człowieka i pewnych konsekwencji, wdrożono od razu programy badania, czy da się zmienić na przykład sposób myślenia człowieka i jego wybory poprzez określoną mikroflorę. Czy da się wyprodukować na przykład takie typy mikroflory, żeby, no w Stanach Zjednoczonych określono to tak, żeby na przykład wyborca bardziej akceptował demokratów, a nie republikanów. I to się można, proszę Państwa, z tego śmiać, ale poszły na to naprawdę ogromne pieniądze, a wyniki nie są jawne. Szanowni Państwo, jeszcze króciutko parę tylko takich wskazań. Nie będzie to już dla Państwa zaskoczeniem, że analiza mikroflory jelitowej w przypadku otyłości też wskazała, że zwiększają się ilości firmikutów, a zmniejszają się ilości szczepów, takich jak na przykład Lactobacillus czy Actinobacterie. Podobnie, proszę Państwa, patrząc na proporcje występowania bakterii trawiących białka czy rozkładających białka, a bakterii fermentujących cukry, widać, proszę Państwa, że przy otyłości mamy przewagę właśnie tych bakterii proteolitycznych z całym szeregiem, potem z całym łańcuchem skutków negatywnych dla naszego metabolizmu. Pojawiają się, proszę Państwa, procesy gnilne, wytwarzają się toksyczne kwasy, wytwarzają się, proszę Państwa, również toksyny karcinogenne, no i oczywiście, proszę Państwa, również bardzo często dysfunkcje ostatniego odcinka przewodu pokarmowego. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o leczenie otyłości, to powinniśmy dbać o zwiększanie ilości bifidobakterii, a właściwie nawet nie koncentrujmy się na samych bifidobakteriach, ale dbajmy już u dzieci o prawidłową mikrobiotę, bogatą mikrobiotę, dlatego że będzie to potem miało wpływ na ich życie dorosłe. Podobnie, proszę Państwa, jeżeli chcemy zacząć efektywną walkę z cukrzycą, no szczególnie cukrzycą typu drugiego, dlatego że cukrzyca typu pierwszego ma troszeczkę inny mechanizm, to musimy, proszę Państwa, zacząć od stabilizacji mikrobioty jelitowej. Proszę Państwa, dlaczego jest tak źle? No nie łudźmy się, proszę Państwa, produkcja na masową skalę żywności nie odbywa się w sposób ekologiczny. Niezależnie ile w naszych mediach, ile w gazetach pojawia się dyskusji na temat, czy powiedzmy jest lepszy olej rzepakowy, czy jest lepszy olej z oliwek, czy może lniany. To, proszę Państwa, należy mieć świadomość, że w tej chwili masowo stosuje się środki, no takie na przykład jak glifosat, nie tylko w celu walki z chwastami, ale po to, żeby przyspieszyć dojrzewanie i wysychanie zbóż, przyspieszanie zbioru rzepaku. To jest, proszę Państwa, w tej chwili masowe i nagminne. Uważny obserwator zarówno wczesną wiosną zauważy, szczególnie to widać przy granicy z Saksonią,
znaczy na terenie Saksonii, jak Niemcy sobie pomagają w agrykulturze. Widać inny kolor na przykład traw, czy powiedzmy jakichś miejsc, gdzie były uprawy, gdzie po prostu użyto środków chemicznych, czy też w okresie zbliżających się zbiorów zbóż możecie Państwo zobaczyć, że wystarczy przejechać granicę Polska-Niemcy. Nie mówię, że w Polsce jest idealnie, ale w Niemczech na przykład już mamy zboża żółciutkie, w Polsce jeszcze nie. No, użyto środków chemicznych, ale proszę Państwa, w Polsce jest może troszeczkę tylko lepiej. Farmaceutyki. Cały czas rośnie, proszę Państwa, spożycie. Trzeba pamiętać, że większość to są toksyny. Ja nie mówię, że nie należy ich stosować. Tak, w stanach ostrych, w medycynie interwencyjnej tak, ale trzeba mieć świadomość, proszę Państwa, że to jest toksyna, z którą nasz organizm sobie musi pomóc, a wiele z tych substancji będzie destrukcyjnych dla właśnie naszej mikrobioty jelitowej. W domu mamy, proszę Państwa, mnóstwo źródeł intoksykacji, bardzo często nawet nie myślimy o tym, że to są właśnie źródła toksyn, które być może nie są w dużym stężeniu, ale działają przez długi czas i można powiedzieć permanentnie. Od nas też bardzo zależy, co stanie się z naszą mikroflorą w kontekście naszych pewnych nawyków żywieniowych, kulturowych i innych. Proszę Państwa, na pewne rzeczy mamy niewielki wpływ na nasze środowisko pracy, na środowisko publiczne. Tam mamy też ekspozycję na różnego rodzaju toksyny. Coraz mniej wprawdzie, proszę Państwa, jest takich sytuacji jak plomby metaliczne, jeżeli chodzi o stomatologię, ale proszę Państwa, ekologia nie poszła daleko, jeżeli chodzi o źródła światła, bo w tym wypadku na przykład świetlówka energooszczędna nie jest bardziej ekologiczna od dawnej żarówki żarowej. Wiele osób będzie też narażonych na różnego rodzaju metaliczne związki właśnie w związku z pracą, czy też użytkowanym sprzętem. Proszę Państwa, to co jest kierunkiem perspektywicznym, to jest odbudowa naszego mikrobiomu, naszej mikrobioty jelitowej poprzez stosowanie probiotyków oraz pokarmów dla tej naszej mikrobioty, czyli prebiotyków. I proszę Państwa, skąd? No oczywiście wszystkie naturalne, szczególnie fermentowane składniki, acz nie tylko. Proszę Państwa, jeżeli mamy dostęp do owoców pochodzących z terenów, gdzie nie użyto żadnych środków, powiedzmy, ochrony roślin, to proszę pamiętać, że ta mikroflora występuje na powierzchni tych owoców. Nie myjmy ich wtedy specjalnie, zaryzykujmy jedzenie po prostu z krzaka, tylko musimy mieć pewność, że są to rzeczy rzeczywiście czyste. Tu muszę Państwa przestrzec, znalazłem na oficjalnych stronach naszych lasów państwowych przygotowania do oprysków naszych lasów, więc może się okazać, proszę Państwa, że na przykład czarna jagoda nie będzie ekologiczna w tym roku, bo te opryski przewidziano nawet, proszę Państwa, w takich regionach, które uchodzą za oazę ekologii, czyli na przykład w rejonie Bieszczadzkim. Proszę Państwa, ale również korzystajmy z wody z naturalnych źródeł, jakieś źródełka, jakieś studnie. Musimy naszemu organizmowi zapewnić jak najbardziej zróżnicowaną mikroflorę, najbardziej maksymalnie zróżnicowany skład mikroorganizmów, dlatego że nasz organizm jest tak charakterystyczny jak odcisk palca. Nasz organizm jest wbrew pozorom, czy powiedzmy to towarzystwo, które zasiedla nasze wnętrze, jest wybredne i niektórych przybyszów nie zaakceptuje. Dlatego musimy dbać o różnorodność składników dostarczanych. I proszę Państwa, tutaj niewiele nam pomogą na przykład probiotyki, które no w tej chwili się zrobiły bardzo popularne, żywność probiotyczna, dlatego że proszę Państwa, to są najczęściej pojedyncze szczepy, już osławiony
LKC i Defensis, obecny w preparatach na przykład Danona kiedyś i bardzo reklamowany, w tej chwili niereklamowany, dlatego że w krajach unijnych zażądano dowodów, że to rzeczywiście działa i tych dowodów nie było, więc to nie jest już reklamowane. Proszę Państwa, wiele osób nie wie, że cała historia organizmów modyfikowanych genetycznie tak naprawdę zaczęła się od bakterii. I to jest już tak stare, że w tej chwili nikt się nawet nie zastanawia nad tym, czy bakterie probiotyczne, czy one są zmodyfikowane genetycznie. Otóż, proszę Państwa, niestety to, co jest w żywności, to 99% tak. Niestety tak. To kryterium doboru nie bierze pod uwagę naszych organizmów, tylko te mikroorganizmy są przede wszystkim dobierane w taki sposób, aby produkt był smaczny, żeby dało się te mikroorganizmy na tyle osłabić, żeby mógł mieć długi okres ważności. Proszę Państwa, żadne naturalne kwaśne mleko nie wytrzyma więcej niż kilka dni. No a okazuje się, że preparaty spożywcze nieraz mają bardzo długie okresy ważności i rzekomo mają żywe kultury bakteryjne. To są, proszę Państwa, niestety wszystko szczepy zmodyfikowane. Podobnie, proszę Państwa, różnego rodzaju żywność funkcjonalna z terenów ekologicznych, bardzo często rzeczywiście na przykład produkty czy mleko pochodzi z terenów ekologicznych, ale użyte do koagulacji tych protein szczepy probiotyczne też podobnie są dobierane tylko pod kątem smaku, a nie naszych korzyści zdrowotnych. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o preparaty już gotowe, probiotyczne, kapsułkowane czy też tabletkowane, jest tego ogromnie dużo. Mniej więcej rok temu miałem zlecenie przeprowadzenia takiej analizy pod kątem handlowym, tak przeprowadzenie ewaluacji znajdujących się czy dostępnych na rynku europejskim preparatów, czy jakiś preparat byłby rzeczywiście wskazany na rynek polski. Proszę Państwa, była to tytaniczna praca. Tych preparatów jest rzeczywiście bardzo wiele, ale muszę uczciwie też powiedzieć, proszę Państwa, że dobrych jest też bardzo mało. Dlatego dzisiejsze spotkanie sprawia mi, proszę Państwa, ogromną satysfakcję, dlatego że pokażę Państwu produkt, który jest, mówiąc krótko, rewelacyjny i w dodatku jest produktem polskim. To osobiście mnie ogromnie cieszy. Natomiast, proszę Państwa, większość tych preparatów, które Państwo zdobędziecie, podobnie jest tworzone tylko pod tym kątem, aby można było się wykazać w rejestrach, że określona ilość żywych bakterii danego szczepu występuje. To żywe to jest też taki cudzysłów, dlatego że, proszę Państwa, tutaj jest jakby sprzeczność pomiędzy szczepów, jeżeli chodzi o możliwość przechowywania. I też, proszę Państwa, nikt nie bierze pod uwagę tak zwanego parametru adhezyjności, czyli zdolności tych preparatów, zdolności tych bakterii do skolonizowania naszych jelit. Troszkę łatwiej, proszę Państwa, jest, jeżeli chodzi o prebiotyki, pokarm dla naszych właśnie mieszkańców wewnętrznych. Otóż okazuje się, proszę Państwa, że nie trzeba bardzo daleko szukać, że niekoniecznie muszą to być preparaty pochodzące z krajów egzotycznych, poczynając, proszę Państwa, od jabłek, które dają wspaniałe włókna pokarmowe dla tych bakterii, poprzez takie rzeczy jak na przykład cykoria, szparagi, karczoch, czy też topinambur. Naprawdę, proszę Państwa, jest w czym wybierać. Natomiast tak jak rozmawiałem z różnymi osobami, które starają się prowadzić właśnie zdrowy tryb życia i one podkreślały, że nie próbują szukać żadnych preparatów prebiotycznych, to jak zastanowiliśmy się razem, czy rzeczywiście konsekwentnie, codziennie dostarczają tych składników, to okazało się, że niestety z tym jest pewien problem, zapominamy. Proszę Państwa, no taka jest rzeczywistość, takie są fakty. Czy możemy znaleźć praktyczne, skuteczne rozwiązanie? No nie chciałbym Państwa w tym momencie zostawić bez, bo to rozwiązanie, nie twierdzę, że jedyne, ale w zasięgu naszej ręki i bardzo dobre i co ważne, proszę Państwa, w zasięgu naszych kieszeni, bo to będzie, proszę Państwa, w tej chwili
po epidemii koronawirusa, myślę, czynnik bardzo istotny, ale na razie nikt o tym głośno jeszcze nie mówi, że nasza zdolność do zachowania zdrowia będzie też zależała od tego, na co nas będzie po prostu stać. Proszę Państwa, mamy w Polsce wspaniały preparat. Są to diofilizaty esencji sfermentowanych organicznych składników. Są to, proszę Państwa, zarazem probiotyki, prebiotyki, a także preparaty, które zawierają metabolity tych bakterii. I proszę Państwa, dzisiaj dwa preparaty postaram się Państwu przybliżyć i omówić troszkę dokładniej, a kolejne, proszę Państwa, zapraszam na następne wtedy spotkania. Poświęcimy kolejnym preparatom też więcej uwagi. Najpierw, proszę Państwa, skąd to się wzięło, pewna historia. Proszę Państwa, więc jak Państwo zauważyli, pochodzenie żywności, pochodzenie preparatów ma kolosalne znaczenie. To muszą być rzeczy rzeczywiście czyste, ekologiczne. I proszę Państwa, takie miejsce, nie jedyne też w Polsce, ale bardzo ważne, to są obrzeża na przykład Puszczy Białowieskiej, to są obrzeża Puszczy Knyszyńskiej. I tu, proszę Państwa, mamy teren, który nie był nigdy skażony, gdzie z powodu, no powiedzmy sobie też i szczerze, niezbyt wielkiego zasobu finansowego nie używano nigdy za dużo ani środków ochrony roślin, ani jakichś tam sztucznych nawozów, więc tereny, proszę Państwa, czekały na taki moment. I no oczywiście musiał też trafić się odpowiedni człowiek, który chciał wykorzystać zalety tego obszaru i stworzyć coś, co będzie rzeczywiście naprawdę organiczne i dla nas korzystne. Proszę Państwa, w jaki sposób doszło do powstania preparatów, które w tej chwili mają nazwę Powerbiotic? Otóż jeden z ogrodników, czy właściwie z plantatorów, powiedzmy w ten sposób, zamarzył sobie stworzenie biodynamicznych sadów bez użycia żadnych środków ochrony roślin sztucznych, bez użycia sztucznych nawozów i proszę Państwa, realizował konsekwentnie ten plan. Ponieważ sady rzeczywiście się rozwijały, skala była spora, ludzie, którzy tam pracowali, musieli dostosować się do pewnego planu, pewnego reżimu tego właśnie plantatora. Chodziło o to, proszę Państwa, że używał do ochrony tych sadów, do ochrony przed różnego rodzaju chorobami, właśnie fermentowanych esencji robionych z jabłek, do których były dodawane efektywne mikroorganizmy. Czyli, proszę Państwa, coś bardzo ekologicznego, sfermentowane preparaty. I proszę Państwa, rzuciło się w oczy, że ludzie, którzy pracują w tych sadach, mają znacznie mniejszą absencję chorobową niż ludzie, którzy pracują w sadach, gdzie używano środków ochrony roślin. No, jest to jakby dość zrozumiałe, nie byli narażeni na działanie toksyn. Co ciekawe, również te sady wcale nie były w gorszym stanie niż sady traktowane chemią. Ale proszę Państwa, zdradzę też pewien sekret. Okazało się w pewnym momencie, że ci ludzie, którzy tam pracowali, rzeczywiście to zdrowie im się zaczęło poprawiać. Okazało się, proszę Państwa, że oni sobie te preparaty przeznaczone do opryskiwania drzew po prostu popijali. Dlatego tutaj napisałem przetestowany na ludziach. Proszę Państwa, to jest Podlasie. Alkohol jest pewnym elementem, pragnienie później też się pojawia. Proszę Państwa, tak jak sok z kwaśnej kapusty, jak różnego rodzaju rzeczy fermentowane pomagają dzień po, tak samo ci ludzie zaczęli to stosować. I proszę Państwa, w pewnym momencie dochodzi do kontaktu tegoż właśnie plantatora z jednym z naszych wybitnych doktorów i zaczynają się zastanawiać, co dało tak interesujący efekt. Wszystko już trwa chyba 16 lat. I stopniowo rozwinęła się, proszę Państwa, unikalna technologia bazująca na przede wszystkim owocach
i jarzynach pochodzących z terenów zupełnie czystych. I proszę Państwa, została zastosowana unikalna technologia, która bierze pod uwagę tylko substancje fermentowane z bardzo kontrolowanym procesem. Otóż proszę Państwa, ten proces fermentacji, który tutaj został zastosowany, są to właściwie trzy rodzaje. Jest to fermentacja spontaniczna, ale to jest tylko do niektórych rzeczy. Może ja o tym powiem przy następnych preparatach, bo to będzie jakby bardziej adekwatne. Na razie chciałbym, proszę Państwa, zwrócić Państwa uwagę na jabłko. Otóż historycznie pierwszym preparatem probiotycznym, jaki został stworzony, jest preparat bazujący na jabłkach Golden Millennium. To jest, proszę Państwa, odmiana wyselekcjonowana i opatentowana w Polsce. Wyjątkowo ciekawa, jeżeli chodzi o koncentrację składników, wyjątkowo cenna, proszę Państwa, oddziaływanie na nasz organizm. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o badania, które były przeprowadzane na jabłkach, to zauważono, proszę Państwa, w różnych częściach świata, że te działania obejmują zarówno ochronę przeciwnowotworową, ale też, proszę Państwa, mają wpływ na krążenie, mają działania immunomodulacyjne, działają bardzo silnie przeciwwolnorodnikowo. Proszę Państwa, ta lista, myślę, że Państwa jest w stanie zaskoczyć, dlatego że jabłko jest tak pospolitym produktem w Polsce, że już nikt nad nim się po prostu nie zastanawia, że może mieć wpływ na ochronę przed różnego rodzaju dolegliwościami kardiologicznymi, że może opóźniać demencję starczą, że może mieć wpływ na przebieg choroby Alzheimera. Proszę Państwa, popatrzmy na pierwszy preparat. Nazywa się on Równowaga, Balans. I jest właśnie liofilizatem z esencji fermentowanych organicznych składników. Proszę Państwa, tutaj mamy do czynienia z fermentacją, gdzie najpierw mamy suszoną pulpę jabłek, właśnie tych jabłek odmiany Gold Millennium, i jest wyeliminowana najpierw ta dzika mikroflora, a następnie jest dodawana kultura startowa. I ta, proszę Państwa, fermentacja jest przerywana dość wcześnie, dlatego że w całej tej technologii chodzi o to, aby nie dopuścić do rozwoju całkowicie dorosłych form bakteryjnych. Okazuje się, że młode formy rozwojowe i formy przetrwalnikowe jako probiotyk sprawdzają się, proszę Państwa, najlepiej. I dlatego ta fermentacja jest przerywana, jest delikatna pasteryzacja, która ma na celu unieczynnienie form tych właśnie dorosłych, najstarszych, natomiast nadal aktywność zachowują formy młodociane i formy przetrwalnikowe. Proszę Państwa, patrząc na działania właśnie tego powerbiotiku Balance, możemy śmiało powiedzieć, że każda osoba, która chce przywrócić równowagę flory bakteryjnej, polepszyć funkcję jelit, może śmiało i powinna ten preparat zastosować. Proszę Państwa, w preparatach Powerbiotic jest imponująca ilość szczepów bakterii. Otóż większość preparatów, które Państwo spotkacie, ma od 1 do 25 szczepów. Proszę Państwa, potwierdzone w zależności od preparatu zawartości to jest od 700 do 900 szczepów. Proszę Państwa, chciałbym zobaczyć podobny preparat, który mógłby się wykazać tak bogatym składem. Proszę Państwa, patrząc jeszcze na możliwości tego preparatu, ma wpływ na funkcje kognitywne, przyspiesza naszą regenerację przy zmęczeniu naszego umysłu. Zauważymy też działania przeciwzapalne, zauważymy działanie immunomodulujące. Również, proszę Państwa, jest to bardzo dobry preparat antyoksydacyjny. I proszę Państwa, zostały sprawdzone, bo powiedzmy, te wszystkie preparaty były testowane w różnych laboratoriach i w różnych ośrodkach akademickich.
I proszę Państwa, tutaj mamy też potwierdzone działania przeciwgrzybicze. Kolejna roślina, którą Państwo doskonale znacie, to oczywiście kapusta. Medycyna tradycyjna doskonale zna zalety kapusty. Współczesna z kolei biochemia jak najbardziej doceniła skład kapusty i to wszystko, całe to bogactwo, proszę Państwa, trafiło w postaci ekstraktów, w postaci esencji, fermentowanej esencji do preparatu, który nazywa się, proszę Państwa, digest. Co tutaj znajdziemy, proszę Państwa? Przede wszystkim jest to bardzo bogate źródło cynku. Chciałbym to na początku podkreślić, dlatego że cynk w tej chwili był jednym z pierwszych preparatów, jakie w ogóle zniknęły z aptek i zniknęły z różnego rodzaju sklepów z suplementami ze względu na oddziaływanie na układ odpornościowy. Cynk jest bardzo ważny, bardzo potrzebny dla budowania długotrwałej odporności. Proszę Państwa, nie tylko, że jest składnikiem wielu białek, ale przede wszystkim pomaga w wytworzeniu ponad 300 enzymów. I proszę Państwa, przy zmianach zarówno nowotworowych, jak i przy różnego rodzaju agresjach wirusowych, cynk jest absolutnie nieodzowny. Proszę Państwa, kapusta i zarazem ten preparat jest bardzo bogatym źródłem selenu. Otóż proszę Państwa, selen tutaj znajduje się w postaci L-selenometioniny, czyli związku aminokwasowego. Praktycznie jest przyswajalny w 100%. Jednocześnie w takiej postaci ten selen błyskawicznie w naszym organizmie metabolizuje do peroksydazy glutationowej, która jest nie tylko bardzo skutecznym detoksykantem, jest jednocześnie antyoksydantem, ale na przykład ma ogromny wpływ na utrzymanie drożności naszych naczyń, chroni nas przed arteriosklerozą. Proszę Państwa, niskie poziomy peroksydazy glutationowej są o wiele bardziej istotnym czynnikiem ryzyka niż wysoki cholesterol. Jeżeli nie mamy peroksydaz glutationowych w naszych płynach ustrojowych, grozi nam rzeczywiście problem z incydentami kardiologicznymi. Proszę Państwa, składniki przeciwnowotworowe zawarte w kapuście należą przede wszystkim do tak zwanych glukozylanów. I produktami rozpadu glukozylanów są między innymi izotiocyjaniny i indole. Również, proszę Państwa, w kapuście znajdziemy, jeżeli oczywiście zostanie poddana odpowiedniej obróbce, znajdziemy sulforafan. Jest to w tej chwili preparat, który zyskał rangę leku przeciwnowotworowego. Natomiast sulforafan tylko w określonych sytuacjach jest w stanie się wytworzyć, dlatego że on znajduje się w oddzielnych wakuolach, tkankach kapusty i innych roślin należących do krzyżowych. Akurat proces, proszę Państwa, fermentacji i później liofilizacji doprowadza do tego, że te związki reagują ze sobą i sulforafan się wytwarza. Proszę Państwa, mamy tutaj też bardzo wiele karotenoidów, które są silnymi antyutleniaczami i wykazują działanie właśnie antykancerogenne. Gdyby ktoś spytał, proszę Państwa, czym się różni Powerbiotic Digest, czy też powiedzmy Powerbiotic Balance od innych preparatów probiotycznych. Przede wszystkim, proszę Państwa, oprócz ogromnej ilości szczepów probiotycznych, szczepów, które skolonizują skutecznie nasze jelita, nasze wnętrze, mamy tutaj przede wszystkim koncentrat różnego rodzaju składników pochodzących z roślin, z których zostały wytworzone, więc tu będą i flawonoidy, i antocyjany, i glukozylany, polifenole, witaminy, pektyny, metabolity wtórne bakterii. To jest bardzo ważne, proszę Państwa, tego nie ma w normalnych probiotykach. Nie ma tam metabolitów wtórnych. I na przykład, proszę Państwa, metabolity bakterii propionowych mają działania na przykład antybiotyczne.
innego rodzaju metabolity bakteryjne mają działania na przykład przeciwwirusowe. Więc jest to, proszę Państwa, jakby od razu preparat, który składa się z probiotyku, prebiotyku oraz leku przeciwbakteryjnego i leku przeciwwirusowego. Więc kompozycja, proszę Państwa, prosto z natury, jednocześnie o niesłychanej uniwersalności działania. Proszę Państwa, w skrócie, polepszenie funkcji jelit, uzupełnienie niedoborów tych ważnych minerałów, właśnie takich jak cynk i selen, ograniczenie ryzyka nowotworowego, działania immunomodulujące, czyli stabilizujące właściwą pracę naszego układu odpornościowego. Proszę Państwa, i wiele cennych dla naszego metabolizmu składników. Kolejny preparat, proszę Państwa, o nazwie Cardio. Jest to z kolei liofilizowana esencja sfermentowanych buraków ekologicznych. Proszę Państwa, ja o kolejnych preparatach powiem teraz już tylko króciutko, dlatego że wytrzymałość Państwa jest ograniczona, ale za tydzień znów omówię bardziej szczegółowo właśnie cardio i kolejne rzeczy i potem z kolejnym tygodniem przejdziemy do bardziej szczegółowego omówienia innych preparatów. Więc proszę Państwa, jest to bogate źródło flawonoidów, antocyjanów, polifenoli, betacyjanin, betaksantyn. Mamy tu witaminy, pektyny i sporo związków mineralnych. Proszę Państwa, buraki są znane od bardzo dawna w terapiach i przeciwnowotworowych, i w terapiach, gdzie musimy obniżyć poziom oksydacji, czyli na przykład problemy z układem krążenia, różnego rodzaju też choroby autoagresywne. Proszę Państwa, w tym wypadku jest to preparat dla osób, które chcą zadbać przede wszystkim o swoją wydolność fizyczną, o swoją wydalność, o prawidłowe funkcje układu sercowo-naczyniowego. I proszę Państwa, warto też sięgnąć po ten preparat w stanach osłabienia organizmu, obniżenia odporności, w sytuacji, kiedy jesteśmy narażeni na stres, wysiłek fizyczny i psychiczny. Kolejny preparat, proszę Państwa, preparat o nazwie Anti-Age, to też jest liofilizat sfermentowanych owoców, w tym wypadku z ekologicznej wiśni odmiany Montmorency. I jest bardzo bogatym źródłem też silnych antyoksydantów należących właśnie do flawonoidów. To są właśnie cyjanidyny, antocyjanidyny, protoantocyjanidyny. Mamy tutaj też, proszę Państwa, należące do flawonoli kamferol i kwercetynę. Mamy tu dużo związków garbnikowych, mamy wśród kwasów fenolowych, tutaj znajdziemy znany z suplementacji kwas elagowy. Poza tym znajdziemy tutaj melatoninę i bardzo ciekawy związek, jest to alkohol perylowy, który ma działanie antymikrobowe. Ponadto alkohol perylowy też jest używany w terapiach przeciwnowotworowych. Proszę Państwa, jest to preparat dedykowany osobom, które też chcą utrzymać dobrą formę, dobre samopoczucie, szczególnie w wieku już takim bardziej dojrzałym. Proszę Państwa, fermentowane wiśnie mają udowodnione korzystne działania przeciwzapalne, przeciwutleniające, zapobiegające nowotworom. Proszę Państwa, kolejny preparat to preparat wytworzony z biciokrzewu sinego, czyli proszę Państwa, bardziej Państwo będziecie kojarzyli biciokrzew siny z jagodą kamczacką. Proszę Państwa, jagody kamczackie w tej chwili są obiektem zainteresowania bardzo wielu plantatorów ze względu właśnie na bardzo duży potencjał antyoksydacyjny. Składniki, które znajdują się w owocach jagody kamczackiej, szczególnie mocno, szczególnie efektywnie oddziaływują na narząd wzroku. Tutaj mówimy o siatkówce oraz włóknach nerwowych.
ale ze względu na też bardzo silne działanie antyoksydacyjne możemy użyć również tego preparatu do przeciwdziałania na przykład arteriosklerozie, czyli proszę Państwa, stany zapalne, które zwykle są początkiem tworzenia blaszki miażdżycowej, będą tłumione bardzo skutecznie. Proszę Państwa, w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z chemioterapią czy z radioterapią, to obniżanie poziomu oksydacji jest też strategią bardzo, bardzo istotną i możemy to wykorzystać. Jagoda kamczacka jest też bardzo dobrym środkiem przeciwzapalnym, przeciwdrobnoustrojowym i na przykład powoduje usuwanie bakterii chorobotwórczych, zmniejsza ich adhezję do błon śluzowych wewnątrz naszego przewodu pokarmowego. Proszę Państwa, kolejny preparat to znów liofilizowana esencja róży, dzikiej róży z terenów ekologicznych. Proszę Państwa, przepraszam, na moment tutaj niestety mi się system zawiesił, ale już jestem z powrotem. Proszę Państwa, preparat Immuno to liofilizowana esencja z dzikiej róży. I tutaj mamy przede wszystkim bogactwo witaminy C w najlepszej jej postaci. Otóż proszę Państwa, dyskusje na temat witaminy C trwają od lat, ale ciągle są jakby troszeczkę nie na temat, dlatego że jest to rozmowa, czy to jest naturalna, lewoskrętna, prawoskrętna, i dlaczego to jest nie na temat. Otóż proszę Państwa, witamina C, z którą do czynienia ma człowiek i zresztą wszystkie organizmy zwierzęce, które korzystają z jakichkolwiek owoców, ta witamina C nie występuje w postaci czystego kwasu askorbinowego albo jakichś tam askorbinianów. Otóż naturalne witaminy C w owocach to są zawsze połączenia albo z flawonoidami, albo z katechinami, albo z karotenoidami. I nasze receptory w prawidłowy sposób rozpoznają tylko tego rodzaju witaminę. Tu, proszę Państwa, nie mamy z żadnych sztucznych źródeł, to jest po prostu naturalna witamina w takiej postaci. Proszę Państwa, te biokompleksy flawonoidowe, one działają średnio około 100 do 200 razy silniej czy skuteczniej niż na przykład czysty kwas askorbinowy. Dlatego nie potrzeba, proszę Państwa, tutaj końskich dawek, żeby to rzeczywiście zadziałało. Oprócz tego, proszę Państwa, tutaj mamy jeszcze parę unikalnych składników, o których następnym razem powiemy sobie bardziej szczegółowo. Są tutaj jeszcze takie rzeczy jak astragalina, mamy tutaj tyrolizyt, mamy proteantocyanidyny, mamy tutaj galaktolipidy, to są związki, proszę Państwa, o działaniu przeciwzapalnym. Ten preparat, proszę Państwa, przede wszystkim dedykowany jest zwalczaniu i zapobieganiu infekcjom. Dzięki właśnie wysokiej zawartości zarówno witaminy C, jak i pozostałych tych składników, o których mówiłem, one silnie pobudzają układ odpornościowy do zwalczania zarówno infekcji wirusowych, bakteryjnych, jak i grzybiczych. Proszę Państwa, kolejny ciekawy preparat o nazwie Fatburner. Jest to liofilizowana esencja z ekologicznego octu jabłkowego. Otóż proszę Państwa, można w bardzo ciekawy sposób, nie ekstrahując, nie oddzielając wszystkich metabolitów tego procesu tworzenia się octu, możemy uzyskać bardzo bogate źródło związków polifenolowych. Tutaj mamy właśnie i kwas galusowy, mamy katechiny, epikatechiny, mamy kwas chlorogenowy, mamy kwas kawowy, kumarynowy, mamy tutaj szereg aminokwasów, ponadto enzymy, witaminy, mikroelementy i pektyny. Proszę Państwa, preparat dedykowany przede wszystkim dla osób, które by chciały zadbać o prawidłową masę ciała oraz chronić się przed następstwami chorób cywilizacyjnych.
Preparat ten działa w sposób regulacyjny, wpływa regulacyjnie na poziom cukru, a ponadto przyspiesza w naszym organizmie spalanie tłuszczów. Zmniejsza ryzyko miażdżycy, nadciśnienia, zmniejsza poziomy, obniża poziomy triglicerydów i co ciekawe, proszę Państwa, likwiduje refluks i zgagę. Wiele osób interpretuje zgagę jako nadkwaśność i zażywa preparaty alkalizujące. Jest to, proszę Państwa, błąd, dlatego że zwykle to ten dyskomfort taki związany z poczuciem nadkwaśności wynika z faktu niedomykania na wlocie żołądka pewnych mięśni, które akurat paradoksalnie reagują na poziom pH. Jeżeli poziom pH na wlocie jest za mały, to znaczy nie ma charakteru kwasowego, tylko alkaliczny, to, czyli wysokie pH, to te mięśnie po prostu nie domykają i powodują, że treść z sokiem żołądkowym może się podnosić w górę, w stronę przełyku. I proszę Państwa, użycie tego preparatu powoduje, że te mięśnie receptory zauważą właśnie tą zmianę pH. I proszę Państwa, ostatni preparat, który dzisiaj mamy, Good Helper, czyli pomocnik naszych jelit, to liofilizowana z kolei esencja z octu gruszkowego. Też bogate źródło flawonoidów, ponadto naturalne barwniki, silne przeciwutleniacze. Ten preparat, proszę Państwa, zawiera bardzo duże ilości kwasu hydroksycynamonowego, a także kwercetynę, epikatechiny, karotenoidy. Podobnie może być użyty przeciwko zgadze i refluksowi, ale doraźnie, proszę Państwa, jest dedykowany dla osób, które chcą wesprzeć swoje trawienie po ciężkich posiłkach. Wspomaga, proszę Państwa, rozpuszczanie kamieni żółciowych, a ze względu na niską zawartość szczawianów nie promuje tworzenia na przykład kamieni nerkowych. Poprawia też właśnie pH naszego żołądka, co, tak jak wspominałem wcześniej, pozwala usuwać dyskomfort związany z poczuciem nadkwaśności. Z ciekawych, proszę Państwa, oddziaływań tego preparatu jest pomocny przy terapiach mających na celu przeciwdziałanie zwyrodnieniom żółtej plamki w oku. Proszę Państwa, ekspresowo przeszedłem przez te preparaty. Wytrzymałość Państwa została wystawiona na dużą próbę, ponad godzinę trwa nasze spotkanie. Proszę Państwa, za tydzień chciałbym Państwa zaprosić na kolejne spotkanie, też o godzinie 19, gdzie omówimy sobie bardziej szczegółowo kolejne trzy preparaty. I proszę Państwa, potem za dwa tygodnie jeszcze kolejne trzy będą omówione bardziej szczegółowo. Szanowni Państwo, na dzisiaj Państwu bardzo dziękuję. Powiększę teraz nasze pole odczytowe, żeby Państwo mogli korzystać z czatu. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć. Jeżeli czegoś nie będę wiedział od razu, będziemy starali się Państwu odpowiedzieć mailowo. Cóż, proszę Państwa, nie jesteśmy wszechwiedzący. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za cierpliwość, bardzo dziękuję za uwagę. Kto z Państwa już zakończy nasze spotkanie, życzę spokojnej nocy, a dla pozostałych osób jestem do dyspozycji. Bardzo dziękuję, dobranoc. To jest ten ostatni preparat o nazwie Good Helper. Pani Jowito, tylko proszę pamiętać, że leczenie żółtki opierać tylko na jednym preparacie. To jest trudne schorzenie. Także tu będą potrzebne Pani też silne antyoksydanty typu na przykład astaksantyna. No i zawsze jednak polecam konsultację z lekarzem, który jest lekarzem specjalistą.
za duża stawka, żeby samemu wszystko tutaj poukładać. Który preparat pierwszy na poprawę stanu jelit? Ja myślę, że zacząłbym od preparatu Balance, ale równie dobrze może to być Digest. Obydwa jak najbardziej na początek są bardzo dobre. Jak łączyć te preparaty dla osoby chorej na Hashimoto? Myślę, że użyłbym Balance i któregoś z pozostałych silnych antyoksydantów. Może to być cardio, może być anti-age, może, no, to, znaczy, może dwóch probiotyków na raz bym nie stosował, tylko jeden po drugim. Natomiast jako drugi mogłaby być na przykład jagoda kamczacka, czyli Vision. Panie Wojciechu, który na alergię? Myślę, że zacząłbym najpierw na spokojnie od preparatu czy Balans, czy też może to być też Digest, nawet Burak. Pierwsza rzecz to jest odbudowanie mikroflory jelitowej, a dopiero potem bym się zastanawiał nad kolejnymi krokami. Pani Marto, pytanie o rabat. Z całego serca bym pani dał, ale nie jestem pracownikiem PowerBiotic. Jestem tylko, jak to się mówi ładnie, mózgiem do wynajęcia. I no nie mogę tutaj jakby podjąć decyzji o rabatach za firmę, ale proponuję skontaktować.